Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Ostatnio na streamie widzowie bardzo prosili mnie, żebym stunigował jakiś nowy samochód. No i pomyślałem, że ten McLaren będzie fantastycznym wyborem. I wow, patrzcie ile mamy w ogóle nowych rzeczy. Zmniejszenie uszkodzeń kupimy sobie do tego, bo będziemy robić dzisiaj bardzo ciekawą rzecz tym samochodem. Tak. Weźmiemy sobie jeszcze zestaw naprawczy. Pyk, jeden. I w zasadzie tyle, samochód jest bardzo mocno porobiony obecnie. Posłuchajcie jak brzmi. Nie? Takie wydechy mu szalone pomontowałem. Taki szalony spoiler jest mega obniżony i powiem wam też, że jest bardzo skrętny. Świetnie wygląda, świetnie się nim jeździ. Zaraz go sobie przetestujemy i będziemy jeździć w nocy. Dzisiaj robimy specjalne wyzwanie. Spróbuję zdobyć 1 000 000 punktów reputacji. Oczywiście mi już do najwyższego poziomu nie brakuje dużo i w zasadzie nie muszę nawet tego robić, bo samochody, które posiadam, już są takie szybkie, że teoretycznie fabułę mogę skończyć bez żadnych problemów. To więc po co to robię? No robię to po to, żeby się dobrze bawić przede wszystkim. Mega fajne emocje są przy walce z policją, przy uciekaniu od policji, tak? I wiesz, tak balansujesz troszeczkę na krawędzi. Nie mam aż tak dużo do stracenia, dlatego że no jakby dużo kasy nie mam, więc mi dużo nie mogą zabrać, tak? Z tego co mi pisaliście w komentarzach, to jest dobry sposób na wbijanie tej reputacji. Wystarczy, że będziemy po prostu jeździć w kółko tutaj na tym torze i nabijać sobie na radarze prędkość. Tak mówiliście, że to jest dobry sposób na nabijanie sobie reputacji. Tego też możemy spróbować. W moim McLarenie lecą zajebiste iskry z układu wydechowego i myślę, że te iskry lecą już w momencie, kiedy sobie samochód dosyć mocno elitarnymi częściami zupgrade'ujemy, nie? Chyba tam coś z układem wydechowym, jakiś korektor dodatkowy czy coś takiego poinstalujemy i wtedy te iskry nam po prostu lecą. Nie mam pojęcia, a może nie dlatego, jeszcze tego dokładnie nie testowałem, ale w tym McLarenie mam te iskry i jeszcze zobaczę sobie w innych samochodach, czy też mi się te iskry pojawiają. Jest to fajny dodatek, ale widziałem, że nie wszystkie samochody to mają. Jeszcze zbadam, od czego to zależy, czy od tuningu, czy od czegoś innego. I też piszecie mi w komentarzach, że Lucek, inni youtuberzy już skończyli fabułę, a ty dalej sobie grasz tego NFS-a, już 20 odcinek, czy któryś tam, a ty dalej nic nie przeszedłeś. Jak ty tak możesz robić, co ty ten... Słuchajcie, ja się z nikim nie ścigam na przejście tej gry. Ja sobie ją przechodzę według własnego uznania i tak jak mi pasuje. Ja się bawię tutaj po swojemu, tak? Jak chcecie, możecie oglądać i możecie zostawić łapy w górę, jeśli wam się podoba takie podejście do grania, czyli po prostu granie po swojemu. Osoby, które jeszcze nie mają subskrypcji, też polecam zostawić ją u mnie. No dobrze, to co? Zaczynamy. Będziemy jeździć trochę wyścigów. Tu mamy 32 tysiące reputacji. Obławy nie do końca opłaca się jeździć, jeśli chodzi o punktację, ale opłaca się jeździć, jeśli chcemy zdobywać części. Więc nie wiem, czy jak przejedziemy jakąś tam ilość tych obław, na przykład jeśli będziemy chcieli przejechać 4 obławy w ciągu jednego kursu nocnego, to czy te wszystkie części trafią nam do ekwipunku, czy tylko jedna z ostatniego wyścigu? Nie mam pojęcia. Król Dakar. Ja tak naprawdę jeszcze nie mam... Tu są jakieś dragi w ogóle? Jeszcze do tego nie doszedłem. I powiem szczerze, niezbyt mi się śpieszy. Chcę... Lubię robić te wyścigi, lubię robić te sobie takie narzucone wyzwania, odkrywać wszystko po kolei. Niekoniecznie skupiam się aż tak bardzo na tej karierze. I czasami to odcinki takie z kariery, to jest też po prostu zdobywanie nowych furek, zdobywanie nowej reputacji, bawienie się tą grą na własny sposób. Także co, będę jeździł teraz wyścigi. Nie będę wam pokazywał oczywiście całych wyścigów, no bo będziemy może niektóre jeździć w kółko te same. Pokażę wam już ten taki środkowy moment, takie najciekawsze momenty, kiedy będziemy w tych wyścigach uczestniczyć. Może niekoniecznie całe wyścigi, ale ich część. A później... Woo! Ale było blisko.
a później sobie zobaczymy już ten końcowy etap, jak będę miał dużo, dużą ilość punktów, więc póki co mam mało. Pokażę wam ten pierwszy wyścig, jak jadę McLarenem, bo on jest mega, mega szybki i powiem wam, że naprawdę bardzo skrętnie. Nie wiem, jak inne samochody z klasy Hyper jeżdżą tutaj w tej grze, ale ten McLaren nie brzmi tak fajnie jak BMK czy mój Focus po słapie. Natomiast ten skręt, wiesz, możliwość mega, mega szybkiego reagowania na to, co się dzieje na drodze, omijanie tego ruchu ulicznego, a to jest niesamowite w tym samochodzie. I podejrzewam, że te auta z wyższej klasy, no to jest ich raczej domena, że będą się świetnie prowadzić w grze. Mam tą BMW-kę ulepszoną już tam prawie, że maksa, tam są same elitarne części już prawie w niej. I ona nie skręca aż tak dobrze, też ma opony wyścigowe, też ma zawieszenie wyścigowe, czy tam torowe. I nie robi tego tak jak McLaren, bo McLaren po prostu świetnie reaguje na te zakręty. I no, fajnie mi się nim jeździ w sumie. Jeszcze będziemy sobie testować oczywiście inne furki, będziemy tam różne tuningi robić. Widziałem ostatnio ciekawą rzecz na Instagramie, mianowicie to, że ziomeczek robi takie ciekawe jakby podmianki samochodów, że na przykład dół samochodu jest od Ferrari F40, a góra od Lamborghini Huracana. On to robi oczywiście w Photoshopie, jakimś tam innym programie graficznym. Nie, i tyle, i to tak wkleja. To nie ja nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy tego nie można zrobić tutaj w Need for Speedzie, bo niektóre swapy, na przykład przodów, można zrobić. Czy to tutaj nawet w Fordzie jest jeden taki samochód, który można zmienić cały przód. Tutaj można wymienić tego Nissana 180 SX, można wymienić mu przód z Sylvii S13. Moim zdaniem to wygląda słabo, ale jest taka możliwość i to w sumie jest też ciekawe podejście do tuningu, nie? Takie dosyć świeże, dosyć na czasie moim zdaniem. Fajnie to wygląda w niektórych autach. No niestety w tym Nissanie mi się to nie podobało. Dobra, mamy pierwszy wyścig ukończony. No poszło fantastycznie, no widzicie, ten McLaren jest już tak porobiony, że chyba nie będzie miał tu żadnej konkurencji. Pojedziemy sobie, bo pisaliście mi w komentarzach, że na tym, w tym miejscu można sobie, wow, w tym miejscu można sobie właśnie nabijać te punkty reputacji na tym fotoradarze. Poczekam, aż mnie policja zgubi. Znaczy przede mną jest policja i, o dobra, jedzie w moją stronę, może mnie, jak będę jechał wolno, to mnie zauważą. Yep. Dobra, na szczęście mogliśmy ich szybko zniszczyć. No, nie, raczej powinienem unikać jakichkolwiek zderzeń i nie wjeżdżać za często w naprawkę, w stację napraw, ale chciałem zgubić tą policję. To przy okazji zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda tutaj na tym torze. Nie będę chciał specjalnie jeździć tego toru, bo moim zdaniem to jest takie już suche nabijanie, takie trochę bez sensu. Wyścigi się chyba lepiej robi. Oczywiście w ten sposób najszybciej nabijesz poziom i serio, jak gracie od początku gry, to naprawdę lepiej sobie ułatwiać wbijanie tego poziomu, bo mi bardzo dużo czasu zajęło, zanim ten poziom wbiłem, zanim tutaj sobie jakieś fajne furki czy części odblokowałem. Na początku warto sobie użyć takich, powiedzmy, ułatwień, tak, w tej grze. No dobra, więc fotoradar mamy w tym miejscu i przez niego prawdopodobnie trzeba przejeżdżać. Im szybszą furkę mamy, no to wiadomo, tym chyba więcej tej reputacji tutaj dostaniemy, tylko będzie trzeba skręcić w odpowiednim momencie. Może niepotrzebnie teraz nitra użyłem. Tak nie bardzo wiem, w którym miejscu trzeba to skręcić. Aż mi chyba ten samochód tutaj ryje w ten asfalt, nie? Tak przy skręcaniu hardkorowym. Teraz 3 gwiazdki zdobyte. No, takie mam wrażenie, że ryje trochę. On jest, kurde, ultra niski. Dziwne by było, gdyby nie rył w tą ziemię, nie? Musimy chyba zjechać tutaj na dół. I co, mówicie, że od tego się nabija reputację? Sprawdzimy. A, faktycznie. Faktycznie. 5000... Wow, to dużo, jak 5000 reputacji za jedno takie okrążenie, nie? Bardzo dużo. No to patrzcie, niektóre wyścigi takie z niższej klasy mają po 5000 reputacji. Tutaj takie okrążenie robisz, no bardzo szybko, nie? Więc
Zobaczymy, teraz chyba będę miał dwie gwiazdki. No. Za dwie gwiazdki masz 1900, czyli za trzy masz 5000. To faktycznie można tutaj nieźle powybijać. No ale tak jak mówiłem, ja nie chcę tak tego robić. Chcę po prostu robić sobie wyścigi, myślę, że są dla mnie ciekawsze, więc je sobie pojeżdżę. Teraz jak właśnie patrzę na mapkę i zobaczcie, 240 poziom i 4700 punktów reputacji, a przed chwilą tutaj na tym radarze mieliśmy przecież znacznie więcej, prawda? No dziwne trochę. Ale okej, tu mamy 11 tysięcy, o 31 tysięcy. Znowu te okrążenia, no to jest właśnie trochę słabe, że te okrążenia trzeba robić. O, tu mamy za 22 tysiące i trochę kasy. Te obławy też będę chciał sobie porobić, one są ciekawe, no bo tam wiadomo, mamy do czynienia z policją. No i tu obławy na poziomie 5, to wszystko będziemy sobie robić zaraz. No i zaczynamy sobie wyściga. Tutaj będzie trochę takich okrążeń, nie? Wydaje mi się, że... Wow, co to się stało z tą grafiką? Co to było? Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o jazdę... Może inaczej, może o zdobywane punkty reputacji w tych wyścigach, to polega trochę na tym, im dłużej my jedziemy dany wyścig, tym więcej tych punktów reputacji zdobędziemy, nie? Bardziej chyba trzeba patrzeć na poziom chyba tych pojazdów, wtedy widać ile powiedzmy punktów reputacji na kilometr wyścigu zdobędziemy. No nie wiem, no tak sobie kalkuluję w głowie. W ogóle bardzo podoba mi się sposób, w jaki ten McLaren zmienia biegi. Tutaj słychać już ten taki automat. Bardzo ładnie to brzmi. No i tutaj mamy taki przykładzik. Jechałem sobie teraz wyścig. 31 tysięcy kredyt, no nie kredytów, tylko reputacji mamy i 320 poziom zalecany pojazdu, a tutaj mam na przykład 310 i 14 tysięcy reputacji, ale mamy znacznie mniejszą odległość, myślę. Tutaj nie ma tego rozpisanego, jaką odległość dokładnie mamy do przejechania, tak? No ale wydaje mi się, że jest znacznie mniejsza, no i wtedy, no bo to jest sprincik, nie? I wtedy dostaniemy tych punktów po prostu trochę mniej, ale też krócej jedziemy wyścig. Finalnie i tak wydaje mi się, że lepiej jechać po prostu okrążenia, jeśli chcemy zdobyć tak dużo tych punktów reputacji. No bo wtedy to... Uuu, obława na poziomie 5, 41 tysięcy, wow, i 60 tysięcy kasy, nieźle. Będzie trzeba zrobić tą obławę na poziomie 5, na poziomie 3. Tak jest. O, tu mamy 330 poziom i sprincik chyba. No to tam możemy się udać. Ale po drodze może zrobię sobie jeszcze jakiś wyścig, zobaczę w tamtą stronę. Pewnie coś tam jest takiego. O, na przykład tutaj mamy coś, nie? Mamy za 11 tysięcy punktów, możemy sobie to pojechać. Staram się oczywiście tak jechać, żeby nie zniszczyć samochodu. Póki co goni mnie trzeci poziom, więc jeszcze nie jest tak źle. Pamiętam jak na początku grałem i miałem słaby samochód, to się srałem jak mnie gonili na trzecim poziomie, bo to praktycznie od razu równało się śmierć. Pojedziemy sobie ten wyścig i skończymy w dokach. W dokach rozpoczniemy sobie kolejny. I tak z wyścigu na wyścig będziemy mieli coraz wyższy poziom, aż będziemy mieli milion, a może i nawet 2 miliony uda się zdobyć? Zobaczymy. Na szczęście udało się uniknąć policji. Jechałem tak szybko przez to skrzyżowanie, że nie zdążyli mi namierzyć. No brakowało, uszkodziłem coś? Nie, na szczęście nie, ale taki wybój był tam zdrowy, nie? Staram się unikać policji. Widzicie, jedzie sobie przez drogę, jadę gdzieś tam całkowicie bokiem, żeby mnie nie goniła. No i jak najwięcej tych wyścigów sobie jeżdżę. I kurczę, już mam 466
tysięcy reputacji, kurde, straciłem. Śmiesznie to wyglądało. No dobra, jedziemy na następny wyścig. Straszny szybki ten McLaren, trzeba przyznać. Aż się boję pomyśleć, jakie będą te najszybsze furki. Myślicie, że znowu Regera będzie najlepsza? No, trzeba będzie ją przetestować, kurde. Myślę, że uda się ją kupić już całkiem niedługo. Skoro będę tak szybko zdobywał reputację, to myślę, że maksymalny poziom 50 chyba będzie można szybko zdobyć. Dobra, pojadę sobie teraz ten wyścig. Cholera, zaczęli mnie gonić na 5 poziomie, jest grubo, muszę im jakoś uciec. Wiem, że tutaj gdzieś na kontenerach można było... Ojej, czekaj, tu nie pojadę. Na kontenerach można było im jakoś zwiać. Jeszcze ani razu nie naprawiałem pojazdu na stacji. O, oh, wow! Okej, okay, nieważne. Gdzieś były te kontenerki. Fuck. Dobra, to chyba tu będzie. Dobra, jest hopa. Spróbujmy. Źle. Dobra, tu widzę hopę. To będzie dobre. Kurde, ślepy zaułek. Ajajajajaj. Dobra, hopa. Trochę mi zniszczyli furę niestety. Uwaga. Centrala, mamy kiepską widoczność. Musimy lądować. Dobra. Śmigłowiec ucieka. Trochę mi zniszczyli furę niestety. Cholera. Było blisko. Dobra, pojadę sobie teraz ten wyścig. To muszę poczekać, aż trochę się tutaj ochłodzi sytuacja. Też mogą mnie gdzieś tutaj zobaczyć, zwłaszcza ten policjant z przodu tam. Ale kontenery są świetne. Tu można bardzo szybko też uciec, nie? Kurde. Było blisko. Dobra, mamy 700 tysięcy punktów już zgromadzonych dzięki temu, że mamy 5 stopień poszukiwań. Nie wiem, ciekawe czy jest 6 w ogóle, nie wiem nawet tego. Up, do widzenia. Jakby był 6 to by było spoko, bo większy mnożnik, ale wtedy za co nas będą Apache gonić, śmigłowce? Czy jakieś tam myśliwce, nie wiem, rakieta balistyczna? Nie mam pojęcia. No tutaj sobie porobię te okrążenia i potem zobaczymy. No i proszę bardzo, ostatnie okrążenie. Teraz myślę, że skoczę sobie na obławę z poziomu 5. Skończymy ją, mam nadzieję. Nie wiem, czy tylko naprawić sobie teraz samochód, bo trochę mi się zniszczył, ale tu mamy obławę numer 5 i za to będziemy mieli nagroda, część elitarna jakaś. Okej, okay, zobaczymy. Zawracamy i jedziemy sobie tam zobaczyć. Jasne, że mógłbym robić dużo łatwiej tą reputację, ale wiecie, tu chodzi o jakieś takie wyzwanie, nie wiem. Robić to tak klasycznie, jakoś kręci mnie to w tym NFS-ie. Naprawdę wcześniej bardzo ciężko mi było tutaj... Tutaj bardzo ciężko mi było pokonać tą policję jakoś, nie? Teraz mamy na to różne sposoby, możemy uciec na kontenery, jakby normalnie im uciekać, mamy szybsze fury, mocniejsze, mamy możliwość naprawy samochodu w locie, właśnie może naprawimy sobie. Ops. Proszę bardzo, stałe dwie naprawy, no warto tutaj przed obławą sobie furkę jednak ogarnąć. Mam jeszcze w zapasie tą awaryjną naprawę pod przyciskiem B, tą taką jakby moc dodatkową. No ale to użyję sobie w momencie, kiedy już naprawdę będzie grubo, tak? Gdzie będę pod... Czekaj. O, tutaj. Gdy będę miał bardzo duże problemy, tak? Na przykład będę w trakcie pościgu i coś się... Już praktycznie będę na hita, nie? Żeby tam mnie rozwalili. No ale dobra, zobaczymy co będzie tutaj. No i startujemy, obławę Millennium F.
chyba najbardziej hardkorowa obława. Wydaje mi się, że mam odpowiedni samochód, żeby to dobrze pojechać, chociaż jeśli chodzi o obławy, to wszystkim się samochody mniej więcej równają do tego samego poziomu osiągów, co my mamy, nie? Samochód, więc myślę, że oni będą tutaj dosyć podobnie jeździć, co i ja. No i warto by było też troszeczkę pójść dalej w fabule. Znaczy, ja chcę sobie nagromadzić dużo kasy i może też poza odcinkami, tak, trochę. Tak jak zdobyłem sobie hajs na przykład na tego McLarena, jeszcze kupiłem sobie Golfa jedynkę i go tunigowałem na offroad, później wam to też pokażę. Ja sobie zrobiłem część tych rzeczy na live'ach, po prostu na ludzie sobie grałem i jeździłem wyścigi, ale fabuły tam nie tykałem, więc fabułę będziemy sobie robić na odcinkach typowo. What's up, homie? Widzieliście to? O kurde, na milimetry. Nieźle. Tutaj tu trochę policji. To już zaraz koniec tego wyścigu. 37%. Wiecie, jak się jeździ tak szybko teraz tymi furkami w okolicach 300 km na godzinę przez prawie cały czas, to... Wow! Ale mi zajechał drogę, pierdzielony. Dobra, dobra, muszę cisnąć, bo... oni raczej nie będą na mnie czekać. Dużo się tu dzieje. Czuję, że mi FPS-y spadały w tym miejscu. Potrzeba będzie więcej funkcjonariuszy, żeby ogarnąć. Kurde, gdzie ten z przodu tak wyrwał? 60% wyścigu, ja pierniczę. Nie wiem, czy go gonię. Wam nie przyjdzie do głowy sprawdzać wytrzymałości opon na kolcach. R1 włącza się do wyścigu. Ty, ale wyrwał ten z przodu, ja pierniczę. Zgarnie całą nagrodę? Piernicze, ale ciśnie. Nadciąga taran, dlaczego tylko na mnie? Przykujemy się do uderzenia. Ej, chyba wygra tamten, ja pierdziut. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, ale bym się tu nitro przydał teraz. Dawaj, 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 dawaj. Dlaczego tego pierwszego nie gań... Ach. Ja zrypałem. A nie, czekajcie. Ukończyłem pierwszy tam. Pokazało mi, że ukończyłem pierwszy. Tamten przed metą się zatrzymał. Ale nie dostałem części żadnej, o co chodzi? Znaczy nie pokazuje mi się na minimapce, że mam to. A nie, pokazuje mi się tutaj na górze, że mam niby jakąś część. No dobra, no to lecimy na kontenery i gubimy pały. Poczekaj, to było gdzieś tu? Oj, chyba nie jesteście. Dobra. I hop. Zobaczyć jakieś śmigła nad tymi drogami. Da radę? No i pięknie. To ciekawe, że śmigłowiec jest nad nami i ładuje nam się ucieczka. Nie? Okej, mam jakąś część. Teraz mi się tutaj pojawiło, że mam. Czyli wygrałem tamten wyścig. Musiałem go zaraz przed metą rozwalić kogoś. On się gdzieś tam chyba rozwalił trafika. Nieźle. Patrzcie, mamy już 1 106 000... Ty, wykonaliśmy cel odcinka. 1 161 000 punktów reputacji. Wow, mamy chyba 50 poziom już wbity. Ale nie, 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 ja się nie poddaję, lecimy dalej. Dalej jedziemy wyścigi. Moi drodzy, lajkujcie to wideo, bo może być tu rekordowa ilość punktów reputacji. Jakby było tak z 2 miliony. Kurde, jedziemy do skutku. Może 3 miliony. Znaczy w sumie to już i tak nie jest tak super. Ja bym wolał, żeby teraz ta reputacja na przykład zamieniła się na hajs, nie? Im więcej masz poziomu pościgu, im więcej tych punktów masz nagromadzonych, to więcej kasy będziesz miał. Fajne by to było. Teraz by mi się hajsik bardziej przydał niż reputacja, ale dobra.
kolejne punkciki do kolekcji, 22 tysiące konkretnie. Tu mamy jakiegoś spraya. Jesteśmy blisko miasta, więc wartałoby chyba zrobić obławę na poziomie trzecim, skoro tu jesteśmy. 22 tysiące punktów, za to będzie spoko. Tu mam nawet coś za 13 tysięcy. O, zaraz się tam pozbiera. Jeszcze są wyścigi, których trochę tak nie dotykam, które są całkowicie na obrzeżach. Mam za 19 coś, pewnie jakiś krótki. Tu jeszcze jakiś ukryty, 30 tysięcy. O, będzie trzeba tam podjechać, zobaczymy. O, tu jest coś, proszę bardzo. Zaraz tam ogarniemy. Obława na poziomie trzecim. Tutaj nie powinno być aż takiego hardkoru jak wcześniej. No ale też dostaniemy za to dużo wszystkiego. No i naprawiłem sobie samochód. Przejechałem przez stację, została mi tylko jeszcze jedna naprawa plus to, co mam w ekwipunku dodatkowo, nie? Czyli tam jedną naprawę dodatkowo mamy. No i zobaczymy, jak mi to tutaj pójdzie. Będziemy wyjeżdżać z miasta i może pojedziemy później na skraj mapy, gdzie tam były te wyścigi po 30 tysięcy tych punktów reputacji. Może uda się dobić do 2 milionów punktów, bo właściwie taki odcinkowy cel to udało się wykonać dosyć szybko. Nie spodziewałem się nawet, że tak szybko się uda, ale może być jeszcze ciekawie. Tutaj było kilka kolczatek. Ja omijałem z daleka. Korwetka mi coś tutaj siadła. Musiałem aż przyhamować w jednym miejscu, żeby te kolczatki dobrze ominąć, żeby się upewnić, że ominę, bo nie mam żadnej. Nie mam żadnej technologii, która by mi naprawiała opony, więc. O, to trzeba uważać tutaj. Znowu kończymy w dokach. Jeszcze jedna naprawka mi została w stacji, plus ta, co mam w ekwipunku. Trochę mi tutaj zniszczyli samochód, bo mi raz korwetka przed chwilą właśnie uderzyła. I znowu taran, kurde. Woo! Ale na szczęście mnie nie zniszczyli, nie zniszczyło, nic mnie nie uszkodziło. Było blisko. Dobra, i znowu ucieczka. Otrzymujesz nową część do auta. Wiecie, to się skakało. Tutaj są kontenerki. Ciąga taran, ciekawe, dobra, jest skok. Au, au! Te korwetki są naprawdę upierdliwe. To jest ta McLaren jechał nawet. Nie, korwetka. Przodu wyglądało trochę jak McLaren. Już się upodabniają te korwetki. Dawaj. Jump! Na styk! Wow! Mało brakowało, ale kurde, dużo mnie tutaj pozderzali i nie zabrało mi to tak dużo zdrowia, dlatego że mam to wzmocnienie na trzecim poziomie i furka nawet jakoś to przetrzymała. W tym razem, jak jestem na tych kontenerach, to śmigłowiec mnie widzi, ale wcześniej jak byłem na kontenerach, to mnie nie widział. Nie wiem czemu. Prawie 1 400 000 punktów doświadczenia zdobędę tej nocy i mam już dwie części. W górnej części ekranu po prawej stronie widzicie taką ikonkę różową z częścią jakąś tam, no to mogę te dwie części już sobie odebrać, jeśli wrócę do garażu. Mam 1 300 000 prawie 400 000 i chyba od razu dodałem mi się do mojego rachunku kasa, którą zdobyłem tej nocy, także naprawdę wygląda to ciekawie. A teraz myślę, że sobie porobię te wyścigi tutaj jeszcze na górze. I kolejny wyścig, i kolejny, następny. Zobaczymy, ile uda. Jak już mi się ta naprawa na stacjach benzynowych skończy, to wtedy będę sobie wykorzystam jeszcze tą, co mam w samochodzie i wtedy na pewno już pojadę do garażu, żeby nie stracić tych wszystkich benefitów i punktów. No i proszę bardzo. Koniec następnego. Jak mi się te pierdy podobają tym McLaren. On nie brzmi tak soczyście jak ta BM, czy tam jakiś samochód z jakąś taką, jakiś taki bardziej wyrazistym dźwiękiem, nie? Ale i tak super się nim jeździ, bo fajnie się go po prostu prowadzi. Te pierdy po prostu są niesamowite. Wow, nieźle. Dobra, mamy 1
555 tysięcy punktów reputacji w obecnym momencie. To jest naprawdę bardzo dużo. Jakbym grał od początku gry, to mógł wbić nawet i chyba z 15 poziomów, jakbym dopiero co zaczął, nie? Nie ma tutaj dodatkowego wyścigu obławy. Możliwe, że tych obław będzie jeszcze więcej w późniejszym etapie gry, jak zrobię misje fabularne w końcu. Ale dzisiaj taki bonusowy odcineczek zrobiłem sobie właśnie z nabijania. No, można nazwać to nabijaniem, ale to jest takie dosyć ryzykowne nabijanie tych punktów. Tutaj mam kolejny wyścig za 30 tysięcy. To jest tak, że się dostaje te... Znaczy, jak się jest wyścig za 30 tysięcy, to teraz tak realnie dostałem 150 tysięcy punktów reputacji z uwagi na ten mnożnik, nie? Czyli dostajemy te punkty reputacji 30 tysięcy stąd razy 5 w moim przypadku, tak? Czyli 30 tysięcy reputacji razy 5 w tym wypadku, w przypadku na przykład tego wyścigu, nie? Także no, dostaje się dużo więcej niż na tych wyścigach jest to pokazane. Jestem teraz bardzo blisko chaty i właściwie mogłem podjechać i już zdeponować te punkty, ale dobijmy do tych 500 000. No i startujemy kolejny wyścig. Trochę będzie trzeba jeszcze ich przejechać do tych 2 000 000, chyba ze 2 albo 3, coś takiego. No i jest to ryzykowne, bo już chyba mam jeszcze jedną naprawę w tym. Tak mi się wydaje, że jeszcze jedna mi została. Więc no, zobaczymy. Praktycznie na każdym wyścigu teraz pojawia się policja. Ale kurde, już 1,5 miliona tych punktów reputacji. Nieźle. Poszła. W ogóle widziałem, że bardzo fajnie można starą Acura NSX zrobić. Wtedy trzeba to przetestować. No i cyk. Pierwsza pozycja, 30 tysięcy razy 5, to daje nam 1 710 000. Kurde. No już mamy naprawdę sporo tych punktów. Strasznie dużo policji jeździ tutaj po drogach. Cały czas muszę omijać ich, żeby dojechać tam, gdzie chcę, na wyścig, który chcę. Gdzieś tam się zaraz jakiś gliniarz pojawi. Raz miałem tak, że w ogóle zaraz za mną się zrespawnował gliniarz. Zresztą bardzo ciekawe. Dobra, tutaj mamy sobie sprint, ocean drive. Kurde, ale ciśnie ten McLaren. Jesus. O kurde, trzeba przyznać, że dość mocno oberwałem teraz od policjantów na tym wyścigu. Jak się zderzamy tutaj z innymi botami, to chyba nam zdrowie nie ucieka, ale najlepiej by było przejechać raz przez jakąś stację. Zobaczcie, jak mi się... Jak mi się tutaj spoiler gibocze, to cały bagażnik chyba, no klapa silnika w zasadzie w tym samochodzie. Wszystko mi się tam gibocze z tyłu. I no, trzeba będzie gdzieś podjechać i użyć ostatnią naprawę. Wow. Kręcona ta traska. Już ujechałem, ale kurczę... taran. Ciekawe, czy te tarany też cisną w te boty, nie? Które się ze mną ścigają. Kurde, trzeba uważać. Dobra, hop. I tu mamy stację. Do widzenia panu. Naprawimy się. Cyk. Dobra, ostatnia naprawa. Trzeba już naprawdę na furkę bardzo uważać. Mam nadzieję, że się uda te 2 miliony tutaj wbić. O, już się robi bardzo grubo. Już jest śmigłowiec, będę musiał ich jakoś w mieście zgubić. Na to jest kilka sposobów, znamy te sposoby, czy nie znacie. Na molo, jeszcze nie ogarnąłem, jak na molo się gubi policja. Zawsze sobie wskakuję na te tory, to jest dość ryzykowne. Ale patrzcie, nawet podczas wyścigu się udało ich zgubić. Za to dostanę jakieś 26 tysięcy razy 5. Myślę, że jeszcze mi zabraknie do 2 milionów. Kurde, chyba zaczęli mnie gonić pod koniec wyścigu. Spróbuję im nawiać przez tunel. Dobra, weźmy ich na prędkość, może się uda. Nice. Dobra,
skończyły mi się już naprawy. Mamy 1 800 000 reputacji. Wow. Nie mam już żadnej naprawy. Jadę na prawdopodobnie ostatnie dwa wyścigi. Już stacja niestety nie działa, zobaczcie. Wow. O, shit. O, kurka się nie uszkodziła, dobrze. Okej. Okay. To było dziwne, nie? Samochód jest tak niski, że musiał się o coś zahaczyć. Już raz mi się tak zdarzyło, że właśnie czy to na krawężnik najechałem, czy na coś i furka się po prostu o to zahaczyła. Nie wiem, jak to zadziałało. Myślałem, że to w tej grze nie ma znaczenia, jak mamy obniżoną furę. Że to nie wpływa na sposób jazdy, ale wygląda na to, że trochę jednak tak. Możemy się o coś tam zahaczyć. Startujemy ostatni wyścig. Nie no, chyba nie wiem, czy ostatni, może przedostatni. Za niego nie jest aż tak bardzo dużo reputacji, był raz 20 tysięcy razy 5. No ale był w takim dogodnym miejscu, że... Powiem wam, że policja, jest tak dużo policji teraz na mapie, że ciężko ich nawet jakoś ominąć, jak się gdzieś dojeżdża na następny wyścig, powiedzmy. Że naprawdę, kurde. Tutaj mam taki wyścig, który ma dużo prostych. No i... no tak jak mówiłem, mam tylko jedną naprawkę, tą taką... ostateczną już, awaryjną. Więc trzeba znaleźć też... O kurde, policja. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby tutaj uciekać policji. Chociaż w tym miejscu mało który wyścig się kończy. Przeważnie kończy się albo w dokach, albo w mieście. Czasami w obserwatorium się jakiś tam wyścig kończy jeszcze, nie? No i tam warto czasami te... mieć takie miejscówki ogarnięte, gdzie można właśnie też szybko tą policję zgubić, nie? Bo na wyścigu nie zawsze się to uda. Ale mi się teraz udało. Trzeba uważać, żeby się z niczym jakoś mocno nie zderzyć. Jedziemy cały czas autostradową prędkością, więc ten wyścig jest po prostu bardzo szybki. No i cyk. Teraz się zagapiłem. Dobra, mamy ukończone. Ciekawe, czy tu można łatwo się schować. No, niecałe 20 tysięcy reputacji. Mamy, słuchajcie, prawie 2 miliony właściwie. Moglibyśmy sobie porobić tylko radary i jakby dokończyć i zrobić do 2 milionów. Ja zobaczę, czy gdzieś tutaj jest jakiś radar. Tu jest jakaś hopa. Za hopę też dostajemy ten punkty reputacji, nie? O, 200 chyba tylko. Za ten pierwszy poziom chyba 200, a za zniszczenie fotoradaru, boże, za zniszczenie tej tablicy chyba nic nie dostajemy. Właśnie nie wiem, ciekawe. Czekaj, co tu jest. Okej. Okay. Teraz zobaczymy. Unikam tej policji jak mogę, ale jest ich tak dużo tutaj. Jeszcze jeden wyścig sobie chyba przejadę, taki już ostateczny na pewno. Zdobędę wymaganą liczbę punktów, żeby mieć te 2 miliony. Ale już po tych 2 milionach to lecę od razu do garażu, bo jest naprawdę grubo. Dobra, pyk. Król Dakar, lecimy. No i let's go! Okej, okay, same lambosy widzę, a nie, z przodu jedzie akurka. No, wyrwała, nie chciałem, żeby ją uderzyć, ale wuu, kurde. Nie mogę, w tym NFS-ie czasami takie akcje są przesadzone. Dosłownie z jakimiś samochodami na milimetry się wymijasz. Nawet na tym odcinku widzieliście kilka takich akcji, prawda? Że jedzie się już nagle tak wuu, w ostatniej chwili kurde. Nie? No, czasami lepiej do zera nawet przyhamować, żeby ominąć kogoś. Ale ogólnie sposób prowadzenia w tym NFS-ie w stosunku do poprzedniego chociażby, no się znacznie polepszył, bo możesz po prostu szybciej reagować na to, co się dzieje na ekranie. Nie wiem, jakby to, jak wam to powiedzieć, ale samochody są bardziej skrętne. Wow! Dobra, mało brakowało, nie zahaczył checkpointu. Są bardziej skrętne i lepiej się tu jeździ, aczkolwiek ja zawsze mam tak, że jak pochwalę, jak jeżdżę w jakiejśkolwiek grze i pochwalę jakiś samochód czy cokolwiek, to za chwilę dzieje się coś strasznego, tak? Mam wrażenie, że zaraz mnie policja złapie i rozwali całkowicie mi auto, przez co stracę wszystkie te punkty i będzie lipa. No, naprawiać auto już prawie, że nie mogę, poza tą jedną naprawą, którą mam w ekwipunku. No zobaczymy, co to będzie. Zaraz koniec wyścigu i jedziemy do garażu zdeponować to wszystko
prawdopodobnie no, nie dostanę jakby dużo benefitów z tego tytułu, że ukończę to. Poza tymi dwiema częściami, z racji tego, że skończyłem dwie obławy, nie? No nie ma to jakby większego sensu, że zdobywam aż tyle punktów w tym momencie mojego postępu w grze, ale tak dla własnej satysfakcji rozprawić się z tymi gliniarzami zawsze przyjemnie. Kolczatki są tutaj porozmieszczane. Jak do tej pory nie udało mi się ani razu nie trafić. Znaczy nie chciałem robić tego specjalnie oczywiście. Ale one są takie malutkie i gdzieś tam na jednym pasie przeważnie sobie leżą. Wow. Leżą sobie na jednym pasie. No i nie natrafiłem na nie póki co. Ale jak gdzieś tam widziałem je z daleka i miałem dużo punktów ponabijanych, to po prostu hamowałem nawet do zera, żeby przypadkowo w niej nie wdepnąć. Dobra, ukończyliśmy sobie. 24 tysiące razy 5 to daje nam łącznie 2 887 tysięcy punktów i dwie dodatkowe części. Lecimy to wszystko deponować, moi drodzy. Koniec nocy. Ej, poszło całkiem spoko, no nie? Kasy trochę zdobyłem. Reputacji, zobaczcie ile. Razy 5. 2 miliony 84 tysiące punktów. Proszę bardzo, 50 poziom maksymalny w tej grze osiągnięty. Tak. No i powinienem odblokować ostatni samochód, jest to Regera z 16 roku. Kurde, stara już ta Regera swoją drogą. Pamiętam jak to jeszcze był taki dosyć samochód, no, nowoczesny, nie? Kasy dużo nie dostałem, ale mam kilka nowych części. Za tyle reputacji to powinienem dostać jakoś bardzo dużo benefitów. Na pewno mamy nowe silniki odblokowane. 1500 koni mechanicznych, 5 litrów V8 hybrydowy. Zdaje się, że to jest silnik z Regery. Do nie wszystkich samochodów można je wsadzić. No ja nie mam odpowiednio dużej ilości kasy, żeby tutaj sobie coś powymieniać. Natomiast silniki do McLarena... nie brzmią jakoś fantastycznie, powiem szczerze. Ten jest całkiem spoko. Nie, ten brzmi okej. Ja mam 3.8 teraz wsadzony. To jest chyba ten... nie, to jest po 6. To ten. Kurde. No i co, możemy sobie wsadzić tutaj chyba lepsze części. Elitarny plus, proszę bardzo, układ wydechowy. Turbo sprężarkę mogę sobie... nie, mam chyba lepszą, najlepszą jaką mogę mieć dla tego auta. I zbiornik 1x6 kg. Tak zwróciłem uwagę na to, że najlepiej jest na wyścigi brać sobie, gdzie jest dużo krętych dróg, brać sobie ten zbiornik 4x1,5 kg. Niż taki duży, naprawdę duży zbiornik, bo czasami włączysz to nitro i już od razu musisz hamować, tak szybkie są te samochody, nie? No i tutaj więcej części, o, mogę sobie hamulce lepsze dać, zadyszkę i chyba oponki mogę sobie dać lepsze. No, są elitarne. Jeszcze bardziej możemy zrobić go na wyścig. Kurde, ja nie wiem jak on będzie teraz jeździł, on już naprawdę superowo się prowadził i bardzo mocno skręcał. No, powinniśmy dostać jakieś części... nie wiem gdzie się odbiera te części, które wygraliśmy. Jeśli ktoś z was wie, walcie w komentarzach. Ja nie mam pojęcia gdzie to się robi. Czekaj. Sprzęgiełko. Znaczy ten dyferencjał. No to tutaj chyba mamy już na maksa wszystko, także furka jest raczej porobiona. Ciekawe czemu nie ma zawieszenia tego elitarnego, prawda? Jeszcze brakuje mi tylko turbo sprężarki elitarnej plus. Ale zdaje się, że takiej nie ma, są tylko unikaty dalej do zdobycia i unikaty, kurde, dodają sporo boosta, wygląda na to. Mamy 376, bym miał 380, i tu jeszcze inne unikalne części, o, to może być ciekawe. Nie wiem gdzie to się deponuje, powiem szczerze, gdzie się te karty odbiera czy coś, postać, wyzwania, nie wiem. Gdzieś w garażu to jest? Gdzie się to odbiera, te części?
Czy ja je w ogóle mam? Nie wiem. O, zestaw naprawczy elitarny mi się odblokował jeszcze. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. 2 miliony zdobyte. Powiem szczerze, że dosyć łatwo można było zdobyć te 2 miliony. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie.